Tak, Sony znowu to zrobiło. Wydali nową aktualizację oprogramowania do Sony FX30 i Sony FX3 i użytkownicy Sony A7S3 pewnie nie są zbytnio zadowoleni w danym momencie. Ale z drugiej strony użytkownicy Sony FX3 i FX30 muszą być w niebo wzięci, że dostali update z dodatkowymi funkcjami do ich kamer, których nawet się nie spodziewali, kiedy je kupowali. Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie powiem Wam o nowej aktualizacji oprogramowania do Sony FX3 i FX30. Ja, jako że wiecie, że jestem użytkownikiem Sony FX3, bardzo się cieszę z tych nowych funkcji, które już w sumie powinniśmy mieć i że w końcu się pojawiły i mam nadzieję, że pozostałe nadal się pojawią. Ok, czas powiedzieć o tym, co nowego dostaliśmy. W końcu dostajemy funkcję, o którą w Sony FX3 wiele osób prosiło, czyli kompensację oddychania obiektywu, którą inne aparaty i kamery jak A74, FX30 i ZV-E1 już miały i super, że w końcu je dostajemy i pokazuje to, że Sony słucha swoich użytkowników. Więc Sony, jeśli słuchacie, prosimy jeszcze o mapę ostrości, kąt migawki, możliwość kontroli redukcji szumów, waveform do ustawiania i sprawdzania naszej ekspozycji i może jeszcze false color. To w sumie wszystko w danym momencie, co wpadło mi do głowy, a może Wy macie coś do dodania. DCI z prawdziwym 24 fps, też super dodatek, w końcu możemy używać kamery z trochę większym aspect ratio niż 16:9 i dodatkowo możemy w końcu nagrywać w prawdziwych 24 klatkach na sekundę i 48 klatkach na sekundę w SNQ w zwolnionym tempie i to będzie świetnym dodatkiem dla wielu osób, które mają potrzebę ich używania i super, że Sony daje nam tę opcję. Dodatkowo mamy tu odpowiednie szybkości migawki do tego trybu, takie jak 1.24, 1.48, 1.96 i tak dalej. W tym trybie możemy używać jedynie kodeka H.264si, więc tego najmniej skompresowanego, który będzie zajmować najwięcej miejsca na karcie. Mamy też w końcu możliwość wyświetlania naszego obrazu w odpowiednich proporcjach przy nagrywaniu anamorficznym z 1.3 raza i 2.0 raza squeeze ratio. Świetne jest to, że się to pojawiło, aczkolwiek fajnie byłoby, gdybyśmy mieli tu więcej opcji, tak abyśmy mogli ustawić więcej różnych squeeze ratio i szczególnie biorąc pod uwagę niedrogie obiektywy anamorficzne na rynku, które mają inne squeeze ratio niż to, które dostajemy w naszym update'cie. Jest to więc krok w dobrym kierunku, jednak fajnie byłoby, gdybyśmy dostali tu możliwość nagrywania OpenGate, czyli nagrywania na całą matrycę i więcej opcji D-Squeeze Ratio i mam nadzieję, że to się stanie w przyszłości. Kolejnym świetnym dodatkiem jest możliwość przypisania przełączania pomiędzy SNQ i filmem do przycisku własnego. I ja to uwielbiałem w swoim FS7, które używałem wcześniej i świetnie, że jest to też teraz w FX3 i FX30 i że dostajemy tą opcję i ja na pewno zacznę z niej skorzystać. Wcześniej, żeby przełączyć się w tryb SNQ, musieliśmy zrobić to za pomocą przycisku Mode i wyboru SNQ z menu, więc ta opcja będzie na pewno łatwiejsza i szybsza. Dostajemy też możliwość przypisania długiej nazwy pliku, która pozwoli nam na zmienienie ID kamery, numeru rolki oraz położenia kamery i to na pewno będzie bardzo przydatne podczas używania wielu różnych kamer w tym samym momencie. Kolejną zmianą jest tu aplikacja, z której będziemy korzystać do kontroli naszej kamery. Do tej pory używaliśmy Imaging Edge, teraz będzie to nowa aplikacja Creators App, która działa już z A74 i ZV-E1. Ja miałem okazję ją szybko przetestować i wydaje się być ona lepsza od Imaging Edge pod względem szybszego i bardziej stabilnego połączenia do naszej kamery. Interfejs też wydaje się być bardziej nowoczesny i przejrzysty, więc w sumie jest to bardzo dobra zmiana i bardzo podoba mi się opcja synchronizacji czasu i daty do naszego smartfona i dzięki temu będziemy mogli łatwo ustawić ten sam czas w różnych kamerach czy aparatach, w moim przypadku w FX3 i A7 IV. Podobno od tej pory nasze kamery i aparaty Sony będziemy mogli też uaktualnić przy pomocy Creators App, zamiast uaktualnienia przy pomocy karty w FX30 A74 czy FX3 za pomocą komputera, które dla mnie było niezbyt przyjemne. Próbowałem uaktualnić moją FX3 przy pomocy MacBooka z procesorem M2 Max, czyli z nowym procesorem od Apple'a, i niestety aplikacja do aktualizacji wyłączała się, jak tylko chciałem cokolwiek w niej zrobić. Musiałem więc skorzystać z mojego starego MacBooka Pro z procesorem Intela i dopiero tam udało mi się dokonać aktualizacji. Więc mam nadzieję, że od teraz rzeczywiście będziemy mogli uaktualniać oprogramowanie przez aplikację i pomoże to w pominięciu jakichkolwiek problemów z aktualizacją, a tych ostatnio, z tego co zaobserwowałem, było sporo. W opisie aktualizacji oprogramowania mamy też zapis o poprawionej stabilności działania. Ja nie miałem tu za bardzo problemów ze stabilnością, więc nie bardzo mam to jak sprawdzić, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. I przeczytałem też gdzieś na jakiejś grupie facebookowej, że podobno stabilizacja aktywna w FX3 działa teraz lepiej i kiedy sam ją sprawdziłem, po aktualizacji wydaje mi się, że coś w tym może być. Jednak znowu nie mam tego jak za bardzo sprawdzić, bo nie mam kamery z poprzednim oprogramowaniem i nie jestem więc pewien, czy to prawda, ale wydało mi się, że tak może być i mam nadzieję, że może któryś z Was będzie miał możliwość tego sprawdzenia. Myślę, że jest to bardzo dobry update dla użytkowników FX3 i FX30 i ja bardzo się cieszę, że moja kamera znowu dostała nowe funkcje. Aczkolwiek czuję ból użytkowników Sony A7S3 i innych aparatów, które mogłyby dostać chociaż część z tych funkcji. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby te kamery miały te funkcje od samego początku, bo to wpłynęłoby na fakt większego rozdzielenia kamer Cinema Line i linii aparatów Sony Alpha, więc użytkownicy mieliby większe zrozumienie, jakich funkcji spodziewać się od kamer typu FX3 i FX30 z Cinema Line, których nie będą miały aparaty z linii Alpha, bo tak niestety wydaje mi się, że będzie. FX30 i FX3 mają teraz kolejne powody, żeby wybrać je kosztem innych kamer lub aparatów, jeśli zależy nam głównie na filmowaniu, i wydaje mi się, że ułatwi to wybór odpowiedniej do naszych potrzeb kamery czy aparatu. Może to być jednak irytujące dla osób, które wybierały przed pojawieniem się tych nowych funkcji. Mam jednak nadzieję, że Sony wprowadzi jeszcze więcej funkcji Cinema Line do FX30 i FX3, szczególnie tych, które wspomniałem, ale może jeszcze coś dodatkowego. Teraz wydajcie mi znać, co myślicie na temat tej aktualizacji oprogramowania, czy tego, że inne aparaty z linii Alpha go nie dostały. I jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów podobnych do tego, i byłoby mi też miło, gdybyście sprawdzili mój Instagram, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i na czym w danym momencie pracuję. Wydaje mi się, że to wszystko w tym filmie. Dzięki za jego oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć!